Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dziękuję przede wszystkim tym, którzy są razem ze mną, za zaufanie. No i cieszę się niezmiernie z tego tytułu, że udało mi się niekiedy Wam pomóc, że dzięki moim poradom, bo dzięki temu powstał kanał, skorzystaliście i udało się Wam. Także chwała za to, aby takich było ludzi więcej. Słuchajcie, dzisiejszy temat będzie polegał na czym? Siedzimy na pokładzie pojazdu Kia, tak jak widzicie. Każdy jeden, jaki by to generalnie nie był, słuchajcie, pojazd z silnikiem diesla. Nie musi być to Kia, może być to dowolny pojazd, który jest w common railu. Generalnie jakim tematem się zajmiemy? Jak zaczynają się problemy z układem paliwowym, to bardzo często, gęsto jest tak, że samochód nam albo odmawia, albo łapie błędy, albo prowadza tryb awaryjny, bądź odpala, gaśnie, bądź w ogóle nie chce odpalić. Generalnie tych rzeczy może być dużo. No i co później się dzieje? Jedziemy do takiego pierwszego, lepszego, bądź znajomego elektronika, no właśnie, który zapina tester, zapina jakikolwiek komputer do samochodu, próbuje odczytać na błędy i nam powie tak, że mamy na przykład w samochodzie za wysokie ciśnienie w układzie na linii, na szynie paliwowej, no i na pewno siedzi elektrozawór, bądź Wam powie, że na pewno czujnik szwankuje i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, dlatego, że na takich nie mówię, że nie, bo są ludzie, którzy naprawdę siedzą w zagadnieniach, ale wierzcie mi, w ostatnim czasie spotykam bardzo wielu ludzi, którzy metodą spychologii, takiej spychologii prawdziwej, załatwiają klientów, a potem z czym się co wiąże? No właśnie, z kosztami, z wydatkami niepotrzebnymi i tak dalej, i tak dalej. Generalnie dzisiaj skupiamy się na czym? Taki prosty, banalny temat. Mamy na listwie szyn, na szynie, czy tej listwie, czy szynie, bo ona ma różne nazwy, więc tutaj, żeby wiedzieć, że to jedno i drugie tyczy się tego samego, generalnie mówimy o tej listwie paliwowej, na której jest elektrozawór do upuszczania ciśnienia paliwa. Z drugiej strony powiązany bardzo mocno z czujnikiem tego ciśnienia. Czujnik sobie mierzy, jaka ta wartość ciśnienia jest na listwie. Zawór odpowiada za to, by to ciśnienie utrzymać. No i co? Jeżeli pojedziemy do kogokolwiek i zrobimy sobie odczyty tego i okaże się, że nasz samochód złapał błędy, bądź łapie błędy, bądź ma problemy, to co powiedziałem na samym początku, i chcemy zdiagnozować to, to w pierwszej kolejności zobaczcie. Robi się taki test, na którym bardzo często, gęsto robią sobie odczyt. To jest regulator, tak jak widzicie, ciśnienia na szynie, czyli na tej listwie paliwowej. No właśnie. I tutaj mamy w tym momencie, co prawda, coś mi zarywa komunikację, być może przez to, że jestem przy słupie takim zasilającym. Natomiast mamy otwartość tego zaworu, tak jak widzicie, tutaj 12-14%, to musielibyśmy włączyć wykres, żeby się o tym dowiedzieć. Jeżeli podniesiemy obroty w samochodzie, to otwarcie się zwiększy. No właśnie. No i teraz rzecz jaka. Jeżeli taki ktoś Wam, pseudo elektronik, który wie tylko, gdzie wpiąć wtyczkę OBD, odczyta taką wartość, to Wam powie tak. No proszę Pana, elektrozawór jest dobry, na pewno szwankuje czujnik ciśnienia. Proszę sobie go kupić. No i co? Lecimy do sklepu, zaufaliśmy człowiekowi, no bo w końcu to jest człowiek z branży, który wiadomo, że i tak nas skasuje, bo musi skasować, bo taka jest kolej rzeczy na rynku. No i okazuje się, że po założeniu tego czujnika ciśnienia, wysokiego ciśnienia na listwie, niestety problem nie zniknął. No właśnie. Dlaczego nie zniknął? Otóż to Wam teraz wyprostuję taką sytuację i powiem. Komputer, czyli nasz EKU, który jest w samochodzie, sterownik silnika, on widzi otwarcie tego elektrozaworu, czyli to procentowe otwarcie, wyliczone na podstawie wykresu z mapy, które widzi, jaka jest temperatura paliwa, bo to wszystko, słuchajcie, ma wpływ. To nie jest tak, że ciśnienie paliwa to jest tylko ciśnienie paliwa. Na ciśnienie paliwa ma wpływ bardzo dużo, wiele czynników i z wyliczenia tych wszystkich komputer wyciąga nam średnią, że otwarcie naszego zaworu powinno na aktualną chwilę być tak, jak widzimy, mimo zarywającej się komunikacji, na przykład te, przyjmijmy 12%. Nasz elektrozawór otworzył się 12% i komputer widzi otwarcie 12%, ale musimy zdawać sobie sprawę jedną z tego, że regulator nie posiada czujnika,
On tylko widzi na podstawie wyliczonego prądu tego PWM-a, że ten elektrozawór powinien otworzyć się na 12%. Ale czy on faktycznie się otworzył? To on, monitorując tylko czujnik, który jest na listwie, widzi, że to ciśnienie jest za wysokie, a dla niego otwarcie zaworu nastąpiło 12%. I właśnie tu jest cała zagadka. Czujnik pokazuje wartości zawyżone, ale nie dlatego, że on tak sobie chce, tylko dlatego, że nasz elektrozawór nie otworzył się 12%, czy 13%, ale czepiliśmy się 12%, więc trzymajmy się 12%, będzie nam łatwiej, tylko otworzył się na przykład 5%. Dlaczego? Dlatego, że w tym elektrozaworze są śmiecie, są opiłki, które klinują, blokują ten elektrozawór i on fizycznie jest sprawny. Nasz komputer nie wyrzuca błędu elektrozaworu. Dlaczego? Dlatego, że jego piny zasilające mają pełne połączenie. Jego cewka wewnątrz elektromagnesu, która jest, nie przekracza poza jego wartości dopuszczalne, które powinny być przy określonej temperaturze silnika, i on uznaje, że ten elektrozawór jest dobry, ale ciśnienie jest za wysokie. I tu jest właśnie zagadka, na której bardzo często ludzie padają, lecąc w pierwszej kolejności, ładując się w niepotrzebne koszty, i potem właśnie tak to wygląda, że ktoś z niewiedzy powie wam, że proszę pana, równie dobrze rzecz jest jaka. Już nie będę drążył dalej z tym proszę panem, bo to myślę, że to się mija z celem, bo wy sami z życia znacie sytuację. W każdym bądź razie ja wam naprowadzam tylko temat, żeby wam po prostu w życiu było łatwiej. Generalnie założenie mojego kanału było celem takim, żeby po prostu pomagać ludziom. Także też bardzo będę wdzięczny, jeżeli ktoś wspomoże mnie jako wspierający kanał. No wierzcie mi, ja też przygotowuję materiały, staram się o to dbać, żeby, kurczę, przekazywać wam wiedzę taką, która faktycznie jest, a nie gdzieś tam z kosmosu zdjęta, żeby wam było po prostu łatwiej. A myślę, że te koszty, czy może nie koszty, bo to bardzo nieładnie brzmi, takie wsparcie kanału z waszej strony dla mnie, no jest, może dla kogoś będzie znikome, ale wierzcie mi, że dla mnie jest to bardzo dużo, dlatego że, kurczę, jest mi łatwiej przygotować wam jakiekolwiek materiały większe, a no niestety wszystko się dzisiaj wiąże z kosztami, także też liczę, kurczę, na waszą pomoc, jeżeli macie taką oczywiście możliwość. Ja nie namawiam, broń Boże, ale proponuję, będę za to wdzięczny, a w zamian za to, jak zdążyliście zauważyć, ludzie, którzy wspomagają mój kanał, czy wspierają kanał, są po prostu traktowani priorytetowo. Czyli jeżeli coś się dzieje, to musi być odpowiedź priorytetowa, mimo że nie zawsze jestem w stanie od razu, ale staram się pomagać. W drugiej kolejności są osoby, którzy publicznie subskrybują mój kanał, ogólnie subskrybenci, a ci, którzy nie robią nic, no to czasem nie dostają nic. No niestety, słuchajcie, no taka jest kolej rzeczy. Dzisiaj nie ma nic za darmo, sami wiecie bardzo dobrze, jak to wygląda. Ale mimo to staram się pomagać, bo takie było założenie kanału. Wracając do tematu. Czepiliśmy się ciśnienia za wysokiego w układzie listwy. Ale może być sytuacja też taka, że ten problem, który poruszyliśmy dzisiaj, tego na przykład elektrozaworu procentowego, może dotyczyć również błędów innych. Te błędy mogą być na przykład jakie? Może się okazać, że macie problem typu za niskie ciśnienie w układzie paliwowym. No i dzieje się tutaj odwrotna sytuacja. Elektrozawór teoretycznie powinien otworzyć się na określoną wartość, nawet przy podniesieniu obrotów do 30%. Tak, to jest założenie komputera. Ale jeżeli nasz elektrozawór zostanie otwarty, przyjmijmy do procentów 30, bądź nawet 35-40%, przyjmijmy założenie, przy wysokich obrotach otworzył się do 40% i w tej pozycji został. Czyli my jechaliśmy, później normalnie w życiu wytraciliśmy obroty, on troszkę pogłupiał sobie na obrotach, zgasiliśmy go na parkingu, my przychodzimy, bach, nasz samochód nie chce odpalać, bo coś tam się niepokojącego dzieje. Dlaczego? Dlatego, że nasz elektrozawór na listwie został otwarty za dużo, nie zamknięty przez sprężynkę, która go dopycha. Dlaczego? Dlatego, że były najnormalniej w życiu opiłki czy jakieś zanieczyszczenia. No wierzcie mi jedno, paliwa mamy coraz lepsze, ceny mamy coraz niższe,
paliwa, także musimy się bardzo cieszyć. No i niestety musimy, ale sami zadbać o siebie, czyli o nasz układ paliwowy. Bo nie zawsze te filtry paliwa, nawet jeżeli będą cudowne, wyłapią wszystkie śmieci, opiłki i tak dalej. W każdym bądź razie myślę, że tym oto filmem pomogę niejednej osobie w diagnozie, w próbowaniu namierzenia problemu odpalania bądź łapania błędu za wysokie ciśnienie. Bo wierzcie, jeżeli za wysokie, no to komputer Wam to wyrzuci. Jeżeli jest za niskie, wyrzuci również, ale za niskie wiąże się bardzo często, gęsto z tym, że samochód może nawet zgasnąć nam na drodze, może zrzucić mu moc tego silnika, no bo siłą rzeczy komputer nie wie, co tam się wydarzyło i z punktu bezpieczeństwa, dbając o Wasze po prostu bezpieczeństwo układu paliwowego, żeby nie doszło do uszkodzenia silnika, wprowadza tryb awaryjny. Jeżeli to nie pomaga, to najnormalniej w życiu komputer gasi nasz pojazd. Także jeszcze raz dziękuję. Jeżeli ktoś uznał, że stracił czas, to przepraszam najmocniej. Będę się starał nie truć więcej. Jeżeli komuś się filmik podobał i przydał, liczę na łapeczkę. Jak ktoś subskrybuje kanał, to jasna sprawa, wiadomo, o co chodzi. Także póki co na razie dziękuję. Cześć, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym filmie. Hej!